Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie i witam was w grze, która nazywa się Dead by Daylight, serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. O, jakiś launcher. Jest chyba coś nowego w launcherze, jest filmik, którego nie widziałem, ja w DBD nie siedzę. 100% mojej wiedzy pochodzi ze streama charytatywnego, gdzie zostałem jakby pchnięty w stronę DBD. Wizu, zagraj. Było nie najgorzej, ale nie mój klimat, więc będziemy troszkę bardzo na oko mówili. O, jaka mega animacja, to ślicznie wygląda. Zaraz przejdziemy do tego, co jest w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu będzie, ale animacja jest na tyle fajna, żebym sobie ją obejrzał. Nie kojarzę tego czegoś. Pewnie jakiś nowy łowca, czy morderca, czy jak to nazwać? Portret mordercy. DBD. Wygląda interesująco. No i teraz ładuję nas do samej gry, więc przejdźmy do standardowej formułki. Formułki. Jak widzicie, jesteśmy... A, padzika złapałem. W Epic Overview i w tym tygodniu są dwie gry do złapania. Dead by Daylight, który widzicie w tym momencie, jest do złapania od minionego czwartku do najbliższego czwartku, do 9 grudnia do godziny 17. Aż dziw, że ta gra się nie pojawiła w okolicach Halloween do złapania. Oraz jest gierka o nazwie Wild True... dwukropek, learn, kwadratowy nawias, zamknięty, otwarty, otwarcie, zamknięcie. Nie mam pojęcia, o co w tym kaman, będę potrzebował pomocy zapewne przy nagraniu tej gry. Jak nie, no to liczę na was w komentarzu. W przyszłym tygodniu, czyli od 9 grudnia do 16 grudnia, będą znów dwie gry do złapania. Będzie Godfall Challenger Edition, nie mam pojęcia, co to jest za edycja, oraz Prison Architect, który wydaje mi się, że już był... Chyba, że było to drugie z Prison. No, chyba to drugie z Prisonem było. Na architektach chyba nawet czekałem bardziej. Zresztą zobaczę potem, czy mam na liście gier posiadanych, czy nie mam na liście gier posiadanych. Jeżeli chodzi o Godfall Challenger Edition, bajer jest taki, że to jest gierka, na którą się zasadzałem i chciałem ją kupić w okolicach premiery. Zrezygnowałem z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że ludzie, którzy to robili, studio zostało przesunięte, żeby dokończyć ten projekt, zamiast tego, na który liczyłem bardziej, więc to wyglądało ten. Plus, to nie sprzedało się na starcie jakoś mega. I jestem strasznie zadowolony, że dają tę gierkę za friko, bo ograłbym, ale wszystko, co o niej słyszałem, jest takie, że najpierw bym przetestował, zanim kupię, a tutaj dają całkiem za darmo, więc z mojej strony, z mojej perspektywy idealnie. Kiedy będziecie odbierali Dead by Daylight, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. Ojej, jestem już zmęczony tym dniem, widzę te swoje zwiechy podczas mówienia. Kliknijmy accept, tak, ja muszę, o... Lecimy dalej, zrobimy tutorial. Tak, tutorial by się przydał, bo szczerze powiedziawszy, wtedy tutorial mnie jakoś minął. A ja bym z chęcią jakiś tutorial w tej grze ogarnął. As the entity commands, by the day, okay. To jest asymetryczna gierka, w której jedna drużyna gra tym, co uciekają, a druga drużyna gra mordercą. Czyli my mamy teraz w rolę uciekiniera. Czy ja mogę zobaczyć, jak wygląda mój mordeł? Nie mogę zobaczyć, jak wygląda mój mordeł. Mam nadzieję. Okej, mogę. No, naciskam to. Czemu nie zalicza? Aha, czyli dłużej musiałem pobiegać. Okej. Run. O, czyli jak biegam, to zostawiam ślady, po których można mnie znaleźć, a kiedy kucam, to nie zostawiam tych śladów, więc morderca nie może mnie tak łatwo znaleźć. Przeskocz przez okno. Gdzie jest Mac Thomas? Okej. Tego potrzebowałem przed streamem. Niestety nie było tak łatwo. O nie, tu będzie to rytmiczne coś. O, no okej. Jest sama końcóweczka, widzę. Czy jestem w stanie to naprawić w ogóle bez wywoływania tej głupiej minigierki? Jak teraz podjadę, to czy się naprawi znowu kawałek? Chcę to przeczytować. O, był dźwięk, ale nie ruszyło ten. Dało się. Ej, nienawidzę tej gry! Nie podoba mi się tu sterowanie, nie podoba mi się robienie tych minigierek. Nie po ciężkim dniu robienia różnych głupich rzeczy. Hejce! Struggle, okej.
Nie, idzie po mnie jakiś rzeźnik. Tak, słyszę swoje bicie serca. Serio? No pomóż mi, Meg! Nie stój taki, nie patrz na mnie! Nie jest najmądrzejszy. Ewidentnie nie jest najmądrzejszy. O nie, dała się złapać w pułapkę. Idź do Meg. Idziemy w jej kierunku. Zakładam, że rzeźnik jest uskryptowany i nie może nam przeszkadzać. Teamwork! Teamwork! Zdejmijmy ją z haka. Nie rozumiem fenomenu tej gierki. To znaczy, ja czaję, że podczas oglądania, jak jest, są te nerwy i ten, to jest fajnie, ale grając, sterowanie i te wszystkie te... jestem totalnie na nie z tym produktem. Ale tak totalnie na nie z perspektywy gameplayu. No ale to ja. Ja zakładam, że wy jesteście zachwyceni, że Epic daje to za friko, nie? O nie! Try to unhook yourself, tak. O, jak się pojedzie tym razem. Dobra, Meg, zdejmij mnie. Herbert, heal. Czy ja ją składam, czy tylko siebie? No nie powiem. Mają imprezę. Na zasadzie takiej, że ja ją składam, teraz ona mnie, okej. Nie ruszać się, aż mnie Meg nie wychiluje. Myślałem, że to automatycznie w dwie strony leci. To znaczy, jak ja trzymam przycisk i ona trzyma przycisk, to się hilujemy nawzajem. Najwyraźniej nie. Musimy iść i naprawić tam jakiś badziew. Naprawdę? No dobra, lecimy. Nie! Meg, nie! Okej, wiejemy, wiejemy! Wychodzimy stąd, tak! A, to ja mam podbiec. A, to jeszcze trwa chwilę. To muszę to trzymać? To jest ładowanie niby. Dostanę drzwiami na koniec. Ale przynajmniej tym razem przeszedłem tutorial, więc wiem, o co w grze chodzi, mniej lub bardziej. I teraz mi zamkną. Zamkną mi te drzwi, o nie! Lećmy tam! Gratulacje, udało nam się to skończyć. Ej, to nie jest mój klimat gry.
Ma być strasznie, ma być brutalnie, ma być bolesznie i bardzo mi się nie podobają te minigierki, to sterowanie, jak to działa. Killer tutorial. Chyba nie będę przechodził. Wy zainteresowani bardzo dobrze wiecie, co ta gra ma do zaoferowania z mojej perspektywy i ja wam nic więcej przekazać nie mogę poza faktem, że jest do wzięcia za darmo. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. Złapcie, bo warto, DBD jest bardzo nośną gierką. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i widzimy się pojutrze najprawdopodobniej na odcinku z Wild True Learn nawiasik. Więc miłego do następnego i hej, bawcie się dobrze, a na pewno lepiej niż ja. Tak, hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Rozumiem, że mam tutaj przejść drugi tutorial, żeby dostać nagrodę. Czy ja muszę... Czy ja naprawdę muszę... Idź do generatora. Okej. Nie ma czegoś takiego jak bieganie. Sąc. Ja myślałem, że tu ktoś jest. Okej. A, w ten sposób. O. Ej, w sumie fajny patent. Chodź tu, czekaj na mnie. Oż mnie! Tak. Mogę tym? Nie, co ja tutaj mogę? LT. Okay. Łapka nastawiona. Mamy znaleźć osobę, która nam ucieka. Zaliczyło? Zaliczyło. Podnieśmy go. No dobra. Znaczy ją w sumie w tej sytuacji. Nie mogę dobić, nie mogę dobić. Dobra, tym by się łatwiej na klawiaturze myszce grało. Nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi o celowanie gałką tutaj. Bieganie z survivorem jak najbardziej okej. Okay. Gałeczka... Nie mój klimat. Ohoho. Mamy jedną mniej. Został Hutch. Mac Thomas zeszła. Został Jake Park. O nie! Wszedł w pułapkę, jak mi bardzo przykło. Czy ja go mogę na ten, na hak? Ten hak jest wyczerpany? Nie mogę dwa razy na ten sam hak kogoś? Dobrze wiedzieć! Zasadniczo to jest gra na wiedzę. Im więcej wiecie, im bardziej fajnie jesteście z tymi wszystkimi trikami, tym macie większe szanse, nie? Czyli totalnie nie gierka dla mnie. Pomijając klimat, nastrój i wszystko naokoło. Ej? Ej, może już? Może już. Tutorial complete. Czy ja dostanę na koniec nagrodę jakąś? Albo coś? Coś albo coś? Nie obraziłbym się. Jeee, dostaliśmy to. No okej. Survive with bots, kill the bots. Okej, dalej już jakby... Ale tu skórki dają. Wrócimy do tego, ale nie w tym momencie.